Pierwsza tura nie wyłoniła nowego prezydenta Kołobrzegu. Spośród pięciorga kandydatów to Anna Mieczkowska otrzymała najwięcej głosów wyborców – 40,76%. Dzisiaj była okazja, by podziękować za to poparcie. Chciałabym dzisiaj z całego serca podziękować Kołobrzeżanom za każdy spośród 7561 głosów, który został oddany na moją kartę. To wysokie poparcie to dla mnie oczywiście zobowiązanie do dalszej, jeszcze cięższej pracy. Dla mnie i dla mojej drużyny, dla radnych, których Państwo obdarzyliście swoim zaufaniem. Kołobrzyscy Razem zdobyli 10 z 21 mandatów w Radzie Miasta Kołobrzeg. Zdobyty wynik pokazuje, iż program, który napisaliśmy z mieszkańcami Kołobrzegu, jest programem, który odpowiada potrzebom Kołobrzeżan. Drużyna kołobrzeskich jest więc największym klubem, ale nie ma większości w Radzie. Mamy tego świadomość, można realizować wspaniałe projekty, zachęcając innych radnych do ich poparcia, mówiła Anna Mieczkowska. To nie musi wyglądać tak, że będziemy przekonywali między pierwszą a drugą turą przedstawicieli poszczególnych partii. My chcemy rozmawiać z Kołobrzeżanami zarówno w sprawie programu, jak i w sprawie później realizacji tych projektów, które zaplanowaliśmy sobie. A wierzcie mi Państwo, one cieszą się ogromnym zainteresowaniem i jestem głęboko przekonana, że znajdą się ludzie w Radzie Miasta Kołobrzeg, którzy będą chcieli przyłożyć swój głos do tego, aby zrealizować te projekty. Anna Mieczkowska podkreśliła, że do wyników pierwszej tury podchodzi z wielką pokorą. To jeszcze nie koniec wyborów, zaznaczyła. Na pytania dziennikarzy o przyszłość, chociażby podział funkcji w Radzie Miasta, odpowiedzi dzisiaj nie padły. No to przyjdzie czas, spokojnie. Przed nami druga tura. 4 listopada jeszcze Państwo macie szansę, żeby przyjść i oddać swój głos. Do czasu ogłoszenia ciszy wyborczej przed drugą turą Mieczkowska będzie zabiegać o głosy i promować projekt Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Przeciwnik został tylko jeden. Czy może Pani jakoś krótko powiedzieć mieszkańcom, w czym Pani jest lepsza od tego swojego rywala? Mieszkańcy sami dokonają wyboru. Ja nie będę dokonywała takich porównań. Mieszkańcy wiedzą doskonale, jakie są moje osiągnięcia, gdzie pracowałam, co robiłam, jak moja kariera zawodowa na poszczególnych latach przebiegała, jak moje zaangażowanie w sprawy społeczne było widoczne. I mieszkańcy mają szansę dokonać 4 listopada słusznego wyboru. Konferencję Anny Mieczkowskiej, kandydatki na prezydenta Kołobrzegu, wyemitujemy dzisiaj po wydarzeniach dnia.